Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znamy się ponownie. Paladinsach, wybaczcie, troszeczkę spóźniony. Gold 1, punktów 4. Troszkę się zdążyłem tutaj, powiedzmy, ulepszyć w międzyczasie. Teraz ta Tyra będzie miała tam właśnie przewalone, nie damy rady jej niestety pomóc w żaden sposób. Chyba nawet gdybyśmy mogli, to pewnie byłyby na to małe szanse. Dobrze, bo widzę, że tam Eevee strasznie ciśnie. Nie lubię strasznie przeciwko temu flankowi grać. Niestety jest dosyć mocna. W mojej opinii. Wiecie, przede wszystkim w sprawnych rękach, bo to trzeba podkreślić, tak? I jest strasznie, strasznie postacią, która może mi tutaj narobić szkód na przykład, jako tankowi. Nawet tankowi. Może tak powinienem był powiedzieć to lepiej. Natomiast, no jak widzicie, powoli do celu. W chwili obecnej przynajmniej. Się tutaj to delikatnie podleczę od Groka. Bo mi troszkę potrzebne, nie chciałem po prostu z delikatnie zbitym HP wpaść. Tam widziałem kogoś po prawej od razu. Proszę bardzo, Dianka, która kurczę strasznie się bawi we flanka. Jakie rymy jeszcze tutaj w ogóle się trafiły. Proszę bardzo, pani Dian. Dobra, może mnie w sumie nawet dobić. W sumie, może nawet nie. To sobie się może tutaj obwaruję troszeczkę tym murem. O, proszę bardzo, jeszcze mi tutaj Groszek rzucił. O, nie ten przycisk. Chociaż, no, nieważne. Moment, to pole statyczne w sumie zostawić, to nie było wcale aż takie głupie. Ta Lianka strasznie im zawala, bo przez to ona nie robi damage'a prawie wcale. Zobaczmy. Aszka, okej. Okay. O, cholera, nie zdążyłem teraz. Mój błąd. Jeszcze słyszałem Liankę, która użyła ulta, okej. Okay. Dużo jak widać nie zrobiła. Androx sobie ją zostawiamy. Aj! Cholera, znowu kliknąłem F w nieodpowiednim momencie. Bardzo głupi błąd, który gdyby nie moja talia, kosztowałby mnie naprawdę sporo czasu. Na szczęście, ale... Na szczęście akurat nie dość, że... Zrobiłem coś w miarę dobrze. Jeszcze dodatkowo mam Kronosa, więc znaczy w miarę dobrze w sensie talię mam zbudowaną pod Kripla, plus dodatkowo do tego dołóżmy Kronosa, którego mam wykupionego, no i na szczęście ten czas aż tak duży nie jest stracony oczywiście. Dobra. Okej, ja się tu ochronię. Chyba ten ult trochę zużyty, bez sensu to jest z mojej strony, nie? Trzeba przyznać. Tak, no padnę. To nie było szans w ogóle na to. Tak. Znowu mi się kurczę powłączały nie te rzeczy, które bym chciał. Dyna się cały czas w Kronosa, bo uważam, że nie potrzebujemy aż tak bardzo kauta. Me? Ludzie? Kauty? Ale będzie trzeba ewidentnie zaraz z niego pójść jakoś w najbliższym czasie. Dobra, ładnie. Udało się ją zabić, super. To już jest duży postęp. Tam widzę, że się Makoa trochę bije na plecach naszych. Mam nadzieję, że zaraz Link padnie. Tutaj obijemy, delikatnie mówiąc, Aszkę. Pięknie. Pchamy teraz. Już tylko i wyłącznie pchamy. Makoa low HP, pięknie. Aha, jeszcze się tutaj biją z nami. Już miałem nadzieję, że Szemont będzie mi pchnięcie udane, proszę bardzo. I się udało rzeczywiście. Jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony. Nie spodziewałem się, że ten mecz pójdzie aż tak dobrze, ale teraz już naprawdę kaut. Ojejku, dzisiaj jest teraz strasznie zamulony. Znaczy zamulony trochę i chaotyczny odcinek, ja wiem o tym, ale akurat tak się trafił, bo w ogóle miałem zacząć troszkę wcześniej nagrywanie i zacząłem sprzątać przy komputerze i tak jakoś zacząłem mniej więcej kilka sekund po rozpoczęciu meczu i widzicie, no jak się to skończyło. Na szczęście jest naprawdę w miarę i jestem na razie zadowolony z wyników. Ciekawi mnie to, czemu oni jeszcze nie wzięli żadnego buldożera. To jest ich głupota. Nie wiem, Makoa chociażby. Makoa buldożer na drugim. Niszczy mi i Kripla i Totem Groka, absolutnie. Znaczy, no może nie na jednego hita, ale w większości tak. Powiedziałbym, że 80% HP mu zdejmuje wtedy na hita. Wiem, bo to testowałem. Osobiście grając z Makoą wtedy. Okej, okay, tam już obrywa. Dobrze. W tyłach natomiast mamy Jankę i Makoę. To Makoa ma już... O, Lewiatan, ładnie, mądrze przede wszystkim. Może nie było sensu go tak do końca bić cały czas, ale to nic, co przynajmniej zrobiliśmy. Będzie ciężko. Tutaj wiedziałem, że to się dobrze nie skończy. No, będzie miał terminus problem, będzie miał naprawdę duży problem nawet.
Kurczę, jeśli teraz się rozdzielimy jako tanki, to możemy mieć naprawdę duże problemy potem po prostu jako gracze. Czekajmy chwilę. A co atakować, niech atakują, cholera. Jan tam ten prawie Groka zabiła. Niedobrze. Ja się w takim razie wycofuję do punktu. Ach, cholera, no. Chciałem dojść do punktu, a nie w ten sposób akurat. W sensie nie chciałem, żeby to się akurat tak skończyło. Niestety problem jest taki, że Grok, no wiecie, leczenie obszarowe tylko w pewnym punkcie i nic więcej. Stąd też, kurczę, jeśli on będzie mapę, to my też dużo nie zrobimy. Dobra, okej, na razie jest 2-1. Na razie nie ma się co łamać jeszcze. Gorzej, jeśli potem pójdzie dalej w tą samą stronę. A wydaje mi się, że ten ult Terminusa po prostu był niepotrzebny. Mógł go zostawić, mogliśmy po prostu tam wcześniej wlecieć, bo gdyby nie padł, czy gdyby padł wcześniej może tak, bo nie paść nie miał szans. Ale gdyby padł wcześniej, to byśmy wszyscy wtedy wylecieli tam na raz. Dobra, uciekła mi. Zniszczmy jej tą tutaj iluzję. Tutaj Grok ucieka, okej. Okay. Proszę bardzo. I ładnie. Poradziła sobie na to. Cholera. Jest dobrze, że ten Makoa nie umie tego robić. Jak dobrze, że on tego nie potrafi robić. Już mało brakowało i ja bym sam tam wpadł. Okej, okay, gdzieś tutaj słyszę ping. Mam nadzieję, że ją tam dobiją. Ale jeśli nie mam zamiaru wychylać, bo to uważam, że to nie moja rola. Ja jestem może i tankiem, ale uważam, że... Cholera. Uciekła mi. Że nie mam co tutaj się pchać na siłę. Staram się też niszczyć co nieco te iluzje, bo one są mimo wszystko strasznie takie bolesne dla nas. Ładnie tą ink cisną, powiem szczerze. Ja się powoli cofam. Nie tak miało być. Fuck. No właśnie, mówiłem, że coś się skończy dla mnie. Nie pomyślałem, że się zbliżyłem, chociaż pewnie i tak mnie tam potem jeszcze spokojnie złapał dalej. O jest. Czy ten minus spadł tam sam, czy mi się wydawało? Chyba tak. No to nie będzie ciekawie, jak tutaj pójdzie. Przechodzę tutaj już do Androxusa. Chyba trochę nie ma co się tam pchać na siłę sam. Powiem mu znaczy się. No przepchnąć raczej tego nie przepchną, raczej nie wróży takiej przyszłości tutaj, jeśli o to chodzi. Ja się wycofam teraz znowu. Murek postawiony, creeper postawiony. To jest niefajnie, bo dosyć widzę, że on tutaj sporo robią. Cholera. No to chyba będzie 2-2. Jest 2-2. Boli. Boli. Jeszcze nadal uważam, że powinni byli wziąć buldożera. Ale to zabolało. Termin strasznie słabo z hajsem widzę leci. Naprawdę jest słabo, bo to jest tylko 900. 900 i 600, 1500. Ja w tym momencie chyba wydałem więcej? Czy się mylę, czekajcie. 900 i 1200, no zdecydowanie więcej. Chyba 100. Jeszcze mi 300 zostało, a jedynie 1500. To bardzo mu idzie, jeśli chodzi o hajs przede wszystkim. No, u mnie może kwestia statystyk, ale niedobrze. Lecę tutaj z Andro i Grokiem. Zobaczymy, na ile sobie tutaj poradzimy z tym wszystkim. Chyba oni nas flankowali, co? No jasne. Ja to mogę temu Andro, co nieco. Próbuję chociaż. Dobra. Uciekam. Też nie ma co się tam bić, skoro... Tam się wszystko podziało po swojemu. Pięknie. O kurde, jakie fajne combo akurat weszło. Znaczy, nie zabiliśmy za dużo, bo zabiliśmy tylko tak naprawdę Tyre i Makoe, ale... Quite nice, bym powiedział wręcz. Ja mam nadzieję, że tą Eevee on tam zabije jakoś po swojemu. A przynajmniej, jeżeli na tyle zrobi szkody, żeby jej nie było tutaj przez dłuższą chwilę. Okej, okay, widzę, że się wycofał. A, bo tam już Aszka idzie. Okej. Okay. Prawie tutaj to w ten sposób. Pięknie. No i proszę bardzo, i na niewiele się tej ult zdało. Chciałem powiedzieć oczywiście. Overtime, okej. Okay. Tutaj tą liankę troszkę odepchnę może. I cel przejęty, okej. Okay. Czyli 3-2 już jest.
jak widać, no wystarczy po prostu dobrze ogarnąć tutaj z tymi wszystkimi ultami. To akurat, bo myślę, że w dużym stopniu to combo mojej Terminusa, przypadkowe co prawda, jest, ale jednak było. I to ono tutaj trochę porobiło mimo wszystko. Dobra, tutaj już wycofam Crypta. Tylko, że się nie da teraz Makoi też złapać, to trzeba, o tym trzeba pamiętać i myśleć. Dobra. Zabił tą Ink, super. Teraz tylko gdzie oni są? Znaczy, gdzie są przeciwnicy oczywiście. W sumie dobra, oni się tam biją. O, ładnie, dostałem. No nie, to straszne, dostałem jej ultem. To straszna tragedia, to wcale nie tak, że Grog mi właśnie wyleczył już całe to HP, które straciłem wtedy. Okej, okay. Tutaj oberwie im się trochę kliptem. Strasznie nie ma koło oberwą, okej? Okay. Temu na przykład teraz zostawiłem drogę, myślę, że to było akurat dosyć mądre. Tak? Tam się muszę teraz ochronić troszkę. Dobrze, że ja mam leczenie pasywne z tego wszystkiego, o cholera, a my nie mamy Groka w ogóle teraz. Tak. Nie było, to nie miało sensu. Trzeba było się wycofać. Bez healera, który no niestety, ale jest tutaj dosyć ważną moją, znaczy część naszego zespołu, jakby na to nie spojrzeć, to niestety, ale wiele nie zrobimy. No i pani Ink już sobie daleko nie poleci. Super. Można to wygrać, ale wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli zaryzykujemy i spróbujemy bardziej iść w to, żeby wygrać po prostu kolejną rundę. Chyba, że rzeczywiście będzie na tyle dobra okazja, że będzie można spróbować wygrać punkt, ale wątpię, szczerze mówiąc. Jakoś nie jestem co do tego przekonany specjalnie. I myślę, że... Nie, Lianka ma kauta. Nie czuję go aż tak bardzo, szczerze mówiąc, to be honest, 100%owo. No dobra, nie da rady na pewno tego zrobić. Okej, będzie overtime. Cholera. No, idealnie mi zabiła Eevee. Bardzo ładne zresztą. W sensie dobrze zrobione. Myślałabym nad Kronosem. Zostanie mi 700. To nie za mało. Dobra, zrobię w ten sposób. Żebym jeszcze kurczę dwa razy wodnowe. Nie wiem, czy do końca ma sens, czy tak. Nie lubię jeszcze móc nie kończyć itemów. Ale Androxus nie ma otrzymywać pomocy od Tyry, wytyfy. A Tyra ma się sfokusować na tankach i ewentualnym damage'u przeciwnika. I ewentualnie na flanku, jeśli nas przegra. Halo. Paladinsy. Jakakolwiek logika, to znaczy game knowledge. Czy knowledge, znaczy się. Czy coś tego typu. Halo. Panie Androxus. To naprawdę nie jej... O Jezus Maria, jeszcze ta legendarka, dziękuję. I'm out. O, pani Eevee, jak szkoda. Lasmin koda. W sumie to się zrymowało, jakby na tym spojrzeć. Jakkolwiek głupie to nie było, to się zrymowało mimo wszystko. O, jak miło. Okej. Okay. O, pani Ink. Jak milutko, że pani ty przyszła. Czemu ona nie użyła? Czy nie miała? Może rzeczywiście nie miała. Kto wie. Tego. Ojej, pięknie, znowu. Znowu to samo, co żeśmy zrobili wcześniej. Kurde, chyba teraz mu przeszkodziłem bardziej niż pomogłem. O, jaka szkoda. Jak mi przykro. Pani Eevee znowu nie trafiła w punkt. Znaczy, trafiła w punkt, ale została zabita. O, jak mi naprawdę przykro. Jak mi wielce przykro. No niesamowite. Uwielbiam Inarę. To jest moja ukochana postać. Znaczy, jakkolwiek tak, jak nie lubię mainować po prostu postaci, to Inarą absolutnie ostatnio robię takie rzeczy, że to jest szok. Znaczy, czasem są gorsze mecze, to prawda, ale nie miałem jeszcze nigdy nią w tym nowym sezonie meczu, w którym bym aż tak coś spieprzył. W sensie, mówię tutaj oczywiście o tym, o, to jest chyba, to jest, tak, to jest ta runda, którą oni wygrali.
czyli runda dokładnie druga. Nie miałem jeszcze nią meczu takiego, żeby coś spieprzyć tak totalnie i żeby po prostu mi nie wyszła gra jakaś. Tak zupełnie. Ja mam 49 poziom na terminusie, Jezus Maria, ile trzeba tym grać. No, to ja mówię, no, czasem damage też nie wchodzi, jak widać. Chociaż z drugiej strony, nie no, trzeci damage dopiero, czwarty damage dopiero w grze. Więc no, mogło być lepiej. Ale w sumie to ceki głównie u niej są najważniejsze, chociaż damage też można spokojnie zrobić dużo większy. W mojej opinii. I 13 punktów, moi drodzy, 17 punktów. Plusem jest to właśnie, że zdobyliśmy aż tyle tych punktów, tylko że minusem jest to, że tracę około 10 za przegraną. Wiecie, dwie przegrane i z powrotem do zera. W sumie to tak, a trzy przegrane i spadek z rangi. No nic, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie zrobić pieniędzmi, to donate, jeśli macie zrobić z wolnym czasem, zapraszam was na naszego Discorda, plus ewentualnie jeśli nie oglądacie innych gameplay, was się obejrzeć, zapraszam was na mojego YouTube'a, że oglądanie tam moich filmów jest po prostu formą wsparcia. A ja z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.